W tej pasji myślę, że jest trochę misji. Chciałbym przekazać coś dla następnego pokolenia, dla młodych ludzi, żeby no to nie poszło wszystko z dymem, nie? Co Zecer dawał światu? No, Zecer światu dawał, układał litery w słowa i przekazywał informacje. To on był tym punktem pomiędzy słowem mówionym, a to, żeby to rozmnożyć i przekazać dalej, nie? Pracownia została odtworzona na wzór takiej starej zecerni. A co Państwo widzą, to są polskie szafy zecerskie. W każdej szafie jest ileś szuflad. W szufladach są albo kroje pisma, to jest duży krój pisma, albo na przykład kroje takie, na przykład to jest 8, 8 punktów, czyli 8 to jest takie, no już małe. Gdybym otworzył 6. Ale co to jest? Do czego to służy? To jest litera. Każda z tych rzeczy to jest jedna literka. Tak? Żeby tak jak kiedyś składało się książkę, no to zecer wyjmował kasztę. Ustawiał sobie kasztę na statywie. W każdej kaszcie jest jakiś tam zachowany porządek. Tak jak pianista przychodzi i gra, gdy spotyka się starych zecerów, to oni potrafią tak jakby rozmawiać i biorą litery po kolei. Żeby zecer układał coś, musi zabrać, ja wezmę jeszcze z szafki jedną rzecz, wierszownik. Wierszownik to jest takie urządzenie, gdzie na samym początku trzeba zdecydować, jakiej szerokości będzie wiersz w projekcie. Zecer posiadał wierszownik, posiadał cały zasób materiału ślepego, czyli to jest materiał, który nie drukuje, ale dzięki niemu można ustawić linię, szerokość linii, szerokość wiersza, odstępy międzywierszowe, światła międzywierszowe, wszystkie przestrzenie, które nie są przestrzeniami drukowanymi. No to może zrobimy na przykład wizytówkę dla pasjonatów. Tutaj w takiej pracowni też się często chodzi. Cały czas chodzi, żeby coś... Ale po dywanach przyjemniej. No, mam taką koleżankę, która mówi, dobra, przyjadę do twojego meczetu. Jak skończyłem malarstwo, jestem nauczycielem z zawodu. Nauczycielem malarstwa. Ale pracuję w szkole. Mój ojciec, który był dyplomatą, władał wieloma językami i w domu było bardzo wiele książek w różnych językach. I na przykład miał książki po japońsku. I żeby jako 5-latek prosiłem go, żeby może coś mnie nauczył, jakieś tam litery wytłumaczył. On nigdy nie miał czasu, ale znalazłem, że na półce ma słownik rosyjsko-japoński. Ale żeby korzystać ze słownika rosyjsko-japońskiego z cyrylicy, której też nie znałem, musiałem opanować polskie litery i porównywać je z tymi rosyjskimi literami, żeby chociaż rozkodować nazwy tych liter japońskich. W domu były też takie stare książki przedwojenne, które były pisane szwabachą. A szwabacha była tak ładnym krojem, który mi się podobał, że robiłem swoje notesy, takie próbki liternicze, żeby przerysowywać pojedyncze litery, tak jakby wzornik literniczy ze szwabachy. No i to myślę, to były takie moje pierwsze początki zauważenia w ogóle, że istnieje litera. Zecer tak jakby projektował od tyłu. My dzisiaj projektujemy, możemy wszystko modyfikować na komputerze, nie? A wtedy trzeba było na początku podjąć te wszystkie decyzje projektowe. Te małe przegródki nazywają się kropki, no i sobie zaczynam. P, w lewej ręce trzymam literkę. No i co najtrudniejsze, każda litera jest w odbiciu lustrzanym i każda litera układa się do góry nogami. No, bardzo szybko nauczyłem się czytać, bo tam rodzice twierdzą, że niecałe 5 lat miałem, jak zacząłem czytać, bo się nudziłem. Koło mojej szkoły, do której chodziłem, była duża drukarnia. I chyba w tej drukarni robili porządki, teraz tak myślę, bo ktoś z tej drukarni wyrzucił kasztę zecerską przez płot. No i ja tą kasztę przytargałem do domu.
Wziąłem pod pachę, wsiadłem w tramwaj, dojechałem do domu. No, tak mi się ten mebelek spodobał, że mam go do dzisiaj ze sobą. Całe życie ze mną przewędrował w różnej formie. Jako półeczka w kuchni, jako szuflada na gadżety. Jako już dorosły człowiek, jako osoba, która zaczęła pracę w szkole średniej z młodzieżą, zauważyłem, że studia, które skończyłem i uczelnia nie do końca powiedziały mi parę rzeczy o literach. I stwierdziłem, że będę się dokształcał sam. No i zacząłem dłubać, doczytywać, sprawdzać informacje w starych książkach, zbierać te stare książki. I kupiłem pierwszy pakiet liter na aukcji na eBayu w Anglii. Bardzo dużo pieniędzy, jak sobie teraz tak to wyobrażam, co kupiłem i za ile kupiłem, to były to bardzo drogie zabawki, ale dzięki tym zabawkom one otworzyły nagle zupełnie inny świat. No i one pociągnęły całą konsekwentną moją pracę dalej. Czyli doprowadziły do tego, że jestem w tym miejscu, posiadam pracownię, zapraszam uczniów i pracujemy z literą. No i też starałem się, żeby w tej pracowni wykorzystywać również stare narzędzia, czyli robić w taki sposób, żeby nie wprowadzać tutaj rzeczy nowoczesnych. Zecer to człowiek, który kiedyś składał litery, czyli z szuflady wyjmował literka po literce, układał je w wiersze i przygotowywał do składu, do odbicia, żeby drukarz mógł odbić literki na papierze. Przeważnie byli to ludzie, którzy może nie mieli bardzo dużego wykształcenia, ale gdybyśmy dzisiaj popatrzyli na konkursy języka polskiego albo konkursy językowe, to zecerzy byli tymi ludźmi, którzy wygrywaliby te konkursy, ponieważ oni składali każdy wyraz litera po literze. I nie mogli popełnić błędu, ponieważ jak popełniali błąd, nie mieli za to płacone. Technika zecerska, technika druku ręcznego, no, ma w sobie jeszcze jedną rzecz, a mianowicie niepowtarzalność. Każda odbitka w tego typu druku, jasne, założenie było takie, że przy druku nakładowym będzie powtarzalna, będzie taka sama, ale tu robiąc 5 wizytówek widzimy, że każda z nich jest inna. No to jednak za tym stoi człowiek, a nie maszyna. Myślę, że każdy, kto coś zrobi sam, jest dumny. I jeśli jest to jeszcze takie twórcze, no to już prawie czuję się artystą. Obecnie stare pracownie zecerskie są przejmowane, przechwytywane, wykupywane przez grupy ludzi zajmujących się sztuką, żeby pokazać piękno w takiej rzemieślniczej, tradycyjnej robocie. To tak jak pojawiają się szewcy, tak pojawiają się zecerzy. Pojawiają się takie pracownie. W Polsce jeszcze to są początki, ale mam nadzieję, że będzie ich kilka. Po to przychodzą młodzi ludzie, żeby się zarazili albo chociaż zapamiętali, że był taki człowiek i był taki zawód i ten zawód przyczynił się, tak jak zawód drukarza, do oświecenia, do przekazania wiedzy. Pas J. No i zasada jest jeszcze taka, że jak jest majuskuła, jak są duże litery, no to powinno się je rozświetlić, bo one nie były projektowane, czyli trzeba wstawić delikatne odstępy, czyli blaszki wszędzie, bo one nie były projektowane, że będą razem składane, nie? Czyli w tytułach, no to robimy cyfrowo też, dajemy na przykład 10, rozświetlamy na 10 tysięcznych fileta, nie? Ale to się i obok i, a i obok o, to zawsze jest inny. No tak, są inne światła, nie?
nie jest najważniejsze tak naprawdę, jak dzisiaj to tłumaczę też młodzieży, nie, która projektuje, że nie jest najważniejsze to, co my wydrukujemy, tylko najważniejsze tak naprawdę to są te rzeczy, których my nie wydrukujemy, te puste przestrzenie, bo one robią całą robotę. Bardzo często w szufladach też są próbki, żeby było można było zobaczyć, jak taka litera wygląda. To są litery, które mają 110, 115 lat i one cały czas pracowały. Były zjedzone przez korniki, ktoś coś uszkodził, ale uzupełnił. Został uszkodzony jakiś narożnik, jakiś szeryf w literce. No ale w dalszym ciągu to są rzeczy, z których można drukować, które w tej technologii nadają się do druku. Czasem zdarza się, że przyjadę po pracy albo w wolnym czasie, znajdę się w pracowni, nie mam nic specjalnie do zrobienia, ale albo zrobię sobie porządek, albo posiedzę. Znam takiego zecera z Częstochowy, który przyjeżdżał do swojej nieczynnej pracowni, siadał sobie tam przy swojej szafie zecerskiej, oglądał litery, wypalił papierosa i przesiedział pół dnia, no bo nie chciał siedzieć w domu i patrzeć się przez okno, nie? I spędzał z tym swoim całym życiem czas tak osobiście bardzo, nie? Oprócz liter pojawiają się również dekory, czyli wszelkiego rodzaju ozdobniki. Nawet w pewnym momencie zastanawiałem się, czy ołów, stop drukarski, to z czego zrobione są litery, nie uzależnia. Czy to też nie jest takie uzależnienie chemiczne, że człowiek przebywa w takim środowisku, dotykał litery, dotykał tego stopu, albo miał kontakt z dużą metalową powierzchnią, czego już prawie normalnie nie mamy. I to kojarzyło mu się dobrze, wywoływało to jakąś chemię w organizmie i może go budowało, trzymało przy życiu. Myślę, że jest w tym magia, jest na pewno. To jest enerdowska korektorka z 70. lat, 74. rok, czyli załóżmy ma 50 lat. To jest pani Krause, moja najstarsza i to taka w sumie ulubiona maszyna. Maszyna z końca XIX wieku, 1890 rok, działa do dzisiaj. Czyli ta maszyna działa w ten sposób, że drukarz wysuwał stół, na stole robił skład, tak jak myśmy zrobili ten maluteńki skład, nakładał farbę, po nałożeniu farby zakładał, może ja wezmę tak na sztukę, tą karteczkę spod spodu, kładł na to papier, na to kładł materiał ślepy, jakiś tam mocniejszy, żeby to docisnąć, zamykał urządzenie i dociskał tym stołem dociskowym. Ta płyta dociskowa z bardzo dużą siłą dociskała ten papier, zamykał, otwierał, no i miał zrobiony wydruk. Myśmy wczoraj właśnie w ten sposób drukowali torby, nie? Moim takim sposobem, żeby wejść w tryb takiej skupienia się na projekcie, żeby zajrzeć samemu do siebie, co tam się dzieje, przyjeżdżam i potrzebuję pół godziny na taki rozruch. Przyjechanie do pracowni wymusza to, że jadę w jakimś celu. Jadę dokończyć projekt, jadę rozpocząć następny projekt i potrzebuję trochę czasu porządkując. To porządkowanie sprawia, że oswajam się z tą pracownią, tak jakby za każdym razem, i rozpoczynam projekt i wiem, że mam go zrobić.
Tu jest taki zamiast wałka farbowego stół farbowy. Tu się rozciera farbę. Dzięki temu nie chodzę do psychologa na terapię. Nie mam... To jest moja terapia. Większą część życia prowadziłem w galopie. Zawsze był brak czasu, gonitwa i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, gdy pojawiło się zecerstwo, pojawiła się pracownia, pojawiło się to tłoczenie tutaj, to wow, można zwolnić. I nic się w moim życiu nie pogorszyło w jakości mojego życia, a nawet się stabilizują niektóre rzeczy. I to udowadnia mi czasem, nie wiem, jadąc szybko samochodem, że przecież nie muszę tak szybko jechać. Że mogę spokojnie dojechać, a minuta różnicy w moim życiu stać mnie na to, że dojadę minutę później. Moja kolekcja zaczęła mnie przerastać. Żona, była ta kolekcja najpierw w pokoju, później w piwnicy w domu. Żona mówi, nie, nie, tego jest za dużo, pakuj bety i znajdź sobie miejsce. W tym garażu była skład starych mebli i tokarka i jakieś urządzenie do cięcia, piła tarczowa i wszystko było po sufit zawalone drewnem, więc musiałem znaleźć osoby, które chciałyby to drewno, znaleźć kogoś, kto mi pomoże wymienić okna. Z uczniami pomalowałem, znalazłem sponsora, żeby zrobić ścianę. Starałem się zachować jak najwięcej z tych materiałów, które tutaj były, czyli okablowania, sufitów, puszek, starych lamp przemysłowych, które wisiały w garażu. No i powstała pracownia. Tak krok po kroku. Pracownia znajduje się w przestrzeni Bielskiej Szkoły Przemysłowej. To jest taka jedna z najstarszych szkół w Polsce, należąca do gildii 16 najstarszych szkół w Polsce. W tym roku obchodziliśmy w 2024 160-lecie powstania.